Siemanko wszystkim, z tej strony Sebo, witam was w kolejnym materiale. No nie patrzy tak na mnie, no muszę nagrać ten w końcu materiał, czwarty raz nagrywam. To, że jest wpół do ósmej, to, że nagrywam komentarz, żeby później o dziewiątej się pojawił na kanale. Sorry, zajmę ci upłat, no ale nie stukaj się w głową. Słuchajcie ludziska, no jest wpół do ósmej, jest 11 sierpnia. Wróciłem właśnie z roboty, brat się patrzy na mnie jak na idiota, że nagrywam o wpół do ósmej rano komentarz z psem. Jeszcze nie byłem, też czeka, a ja tutaj nagrywam. Widzicie, jak się poświęcam? A, i co? Modern Warfare 2, obiecałem wam, że rano się ten materiał pojawi i się pojawi. Nie mam jeszcze konkretnego komentarza, na co zapodam, ale to będzie czysty spontan. Powiem wam tylko jedno, ludziska, słuchajcie. Jest to ACR, to na pewno wiemy, jest to ACR upadkowy, żeby było jeszcze bardziej ciekawie, jest to mapka Afgan, żeby było jeszcze bardziej ciekawiej. Padnie rzeca moc obalająca ninja, killstreaki to 5, wyniki w totolotka 5, 7 i 9. Puśćcie dzisiaj te cyferki i na pewno traficie, to są te 3 magiczne killstreaki, jakie gromię. Słuchajcie, to jest Modern Warfare 2. I od razu odpowiem na pytania, korzystając z tego, bo dostałem ostatnio kilka wiadomości na PW tego typu. Sebo, czy polecasz mi kupić Modern Warfare 2? Co się tam dzieje? Jak tam sytuacja? Słuchajcie, Liska już wam odpowiada. Gromiłem między godziną 13 a 15 na serwerze. Było dostępnych blisko 3,5 tysiąca graczy online. Jeżeli chodzi o mecze, zajęło nam dołączenie do meczu blisko 6 minut. To takie sprawy techniczno-organizacyjne, bo Modern Warfare 2 już coraz mniej osób gromi, a jednak są jeszcze osoby, które chciałyby pograć, także ja i od razu was informuję, ludziska, co was może spotkać. Słuchajcie, także 6 minut trwa dołączenie. Co w tych 6 minutach może, po tych 6 minutach możecie spotkać? Spotkałem kilku kamperów, klan polski oczywiście, gdzie pierwsze słowo to na K, drugie na H, to wiadomo, to klan polski. Kilku tuberów, kamperów, jeden to był cheater, że po zabiciu był zajebisty taki killcam, a ja występowałem w takim środkowym kwadraciku na czerwono, mówię, że wiecie, o co chodzi. Efektem tego możecie zobaczyć jest mój pomiar pingu. Jak nacisnę sobie tab, to zapewne widzieliście, że zamiast na zieloną kreseczki mam na czerwono, także to jest taki efekciarski tabulator. Także słuchajcie, Liska, dzisiaj Modern Warfare 2 po południu, po godzinie 17, jak dożyję, będzie wszystko w porządku, zrobię open lobby, zaproszę kilku znajomych ze Steama, zrobimy sobie ekipę, wpadniemy na serwer, troszkę pogromimy, rozpierdolimy i nagram live komentarz z Modern Warfare 3, który pokaże się dzisiaj wieczorem. Nie obiecuję, ale postaram się coś takiego zrobić. Słuchajcie, ludziska, dzięki za komentarze i łapki do poprzedniego filmiku z Black Opsa. Macie rację, macie rację. Trzeba wrzucać materiały te, które się lubi i nie patrzeć na innych. Jak im się nie podoba, albo nie oglądają, albo zakładają swój kanał i wrzucają swoje materiały i komentują i niech się spinają. Brat się przykrył poduszką, już nie ma siły mnie słuchać. Ile jeszcze mi zostało? Marcinie, zostało mi jeszcze jakieś 2 minuty, także wytrzymasz, chłopie, trzymaj się. Biedak jeden. Jak jeżeli wam się podobał ten materiał, słuchajcie, łapkujcie, komentujcie, niech później zobaczy chociaż, że warto było się poświęcić, bo to jest za 28, kiedy nagrywam ten komentarz. Kawusia jest, także wszystko przyszykowane. Modern Warfare 2 na waszych ekranach. Mi się tutaj ekran ściął, kiedy nagrywam. Nie ma tak spontan na komentarz. Mam jeszcze średnio 2,5 minuty. Dobra, spoko, nagramy. Słuchajcie, jak właśnie patrzę sobie za okno, mniej więcej u mnie właśnie pogoda deszczowa, już chyba upały te minęły, procesor w końcu normalnie mi oddycha przy renderowaniu filmików, nie piszczy. Znalazłem fajny sposób na ominięcie renderowania. Ci, którzy puszczają materiał, a chcieliby z YouTube'a pobierają na przykład materiał, jakieś klipy czy coś, a chcieliby pominąć proces renderowania, zmniejszyć, jest taka stronka jak keepvideo.com. Na tej stronce możecie wpisać adres www tego filmiku i on automatycznie wam renderuje od 360p do 1080p, jeżeli w danym formacie jest ten filmik na YouTubie. Ja w ten sposób, jeżeli ja to ściągam, zaoszczędzam blisko 6-7 minut przy renderowaniu filmiku, jeżeli ściągam gameplay, którego na przykład potrzebuję.
Co ja chciałem. Taki gameplay też zamierzam sobie ściągnąć z Max Payne'a trójki, bo nie posiadam go na kompie, a chciałbym na przykład zrobić komentarz. Także sobie wpiszę w keep wideo Max Payne 3, dobra, wezmę sobie 720p i będę mógł wrzucić dla was komentarz. Także Modern Warfare 2 powoli dobiega końca, jest to mapka Afgan. Wiecie, że komentowanie rzeczywiście może uzależnić. Czajcie to? YouTube uzależnia bez skitu. Pojawił się też mały upgrade na YouTubie po lewej stronie. Teraz możemy zobaczyć przeczytane, znaczy otrzymane komentarze, otrzymane wiadomości. Wow, naprawdę jest zajebiście. Jeżeli chodzi o partnera też, choć, bo miałem wam powiedzieć, jeżeli ja wchodzę swój menadżer filmów i w panel, tam troszkę głębiej, piszę Grom Black Ops partner YouTube. Niby jest dziwne, naprawdę dziwne, Zdezo. Pisze, że jestem partnerem YouTube'a, a jeżeli chodzi o layout i logo, nie mogę umieścić. Nie wiem, o co w tym chodzi. Czy może dlatego, że mam powiązanie z kontem Google AdSense? Nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat, niech pisze w komentarzach. Dobra, ludziska, będę kończył. Widzimy się jutro po południu w kolejnym materiale. Także trzymajcie się, ludziska, strzałeczka, jest moc. Yeah!